że jest ktoś, do kogo chciała trafić? Tak. Patrycja. Patrycja. If I ever cause you trouble, oh, no, I never meant to do you harm. Oh, no, I see a spiderweb meets me in the middle, so I twist and turn. Starsza, ale głos dojrzały. Brunetka. Brunetka. Wysoka brunetka. Dzień dobry, kochani. Jak masz na imię? Nazywam się Natalia. Bardzo ładnie. A na nazwisko? Nykiel. Mam dzisiaj 18 lat. Właśnie dzisiaj skończyłam. Dziękuję. Chyba najpiękniejsze 100 lat, jakie słyszałam w moim życiu. Kochana Natalia, już masz piękne inicjały, NN. Świetny głos. Trochę nie panujesz jeszcze nad górnymi rejestrami, ale być może to są tylko i wyłącznie nerwy. Generalnie masz dużą wrażliwość. Śpiewasz trochę tak jak Sinéad O'Connor, Amy Winehouse. Przepięknie łamiesz głos, ale wciąż jesteś sobą. I ja chciałabym cię mieć w swojej drużynie, bo to są głosy, które ja bardzo cenię. Te, które mnie wzruszają i mają w sobie dużo koloru. My z tą Sonem cały czas odwróceni zachodziliśmy w głowę, jak może wyglądać głos, który do nas śpiewa, i absolutnie byliśmy zdumieni, że taka młodziutka i drobniutka osoba go reprezentuje. Pięknie śpiewasz, masz piękny mat i super, jesteśmy absolutnie oczarowani. Natalia, wiesz co? Dla mnie to jest niewiarygodne, że można mieć 18 lat i można mieć taką świadomość śpiewania. Czyli co będzie, jak będziesz miała tyle co ja, czyli 33? Będziesz po prostu tak wymiatać, wiesz. Masz super świadomość dźwięku. Jak i nie zeżrą. Masz ogromną dojrzałość, jak na swoje 18 lat, i to jest piękne. Także zastanów się dobrze. Chcesz tak śpiewać? To ma odpowiedź do ciebie. Już muszę wybrać teraz. Tak, teraz musisz niestety wybrać. To jest bardzo trudne, bo chciałabym trafić tak naprawdę do każdej z drużyn, bo uważam, że każdy z Państwa może mnie dużo nauczyć. Ale fajna dziewczyna. Fajna. Ale... Teraz tak, to ja wszystko. Jeszcze dobrze wychowana, no widzisz? Ale decyzję podjęłam tak naprawdę już przed programem. Jak już poznałam jurorów, to tak sobie pomyślałam, że chyba chciałabym najbardziej trafić do... Do pani Markowskiej. Ale się cieszę, dziękuję ci. Ja ale jesteś zdolna. Wszystko przed tobą, będzie super, zobaczysz. Cieszę się bardzo, bardzo, bardzo. Cieszę się. Jezu, mam już tyle pomysłów na tą dziewczynę po prostu, wiesz, w jaki repertuar. Piękny głos, no. Myszko śliczna, ale ty byłaś kłębuszkiem nerwów na początku, zupełnie niepotrzebnie. Wyszłam na tę scenę tak trochę nieświadomie i tak teraz sobie... Dobra, do domu, to dopiero tak, o Jezu, w ogóle jestem, nie? Zdobyłaś. No. I wyjdziesz w chwale i zdaje się, że dostałaś dokładnie to, czego pragnęłaś, tak, czyli Patrycja. Dokładnie. Już się nie mogę doczekać.
Ale jaja, no. Troszkę żałuję, mówiąc szczerze. Ale u Patrycji będzie jej dobrze. Jak zobaczyłam tylko Natalię, to czułam, że jesteśmy sobie przeznaczone i że powinnyśmy być razem. I mam to szczęście, że jak sobie tak bardzo coś wymarzę, to tak jest. I Natalia jest ze mną w drużynie. Bardzo się cieszę.